Po ponadrocznej przerwie znów ruszyły prace przy budowie kanalizacji w gminie Pobiedziska. To część większego przedsięwzięcia, kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Prace rozpoczęły się latem 2011 roku. Po dwóch latach okazało się, że zadanie przerosło wykonawcę. Problemy w budowie kanalizacji na terenie Pobiedzisk, ale także częściowo Czerwonaka, wynikały z nierzetelności wykonawcy. Firma, która podjęła się ogromnego zadania, nie wywiązywała się ze swoich obowiązków, de facto porzuciła pracę i w związku z tym w połowie ubiegłego roku, 2013 roku, odstąpiliśmy od dalszej współpracy z firmą Tahal. Musieliśmy cały ten, jak to ludzie mówią i chyba mają rację, bałagan zinwentaryzować, dokonać rozliczenia, policzyć, jakie są roszczenia podwykonawców, tych, którzy mają te roszczenia udokumentowane, zaspokoić. Ten okres był trudnym okresem, bo to nie tylko, powiedzmy, zinwentaryzowanie tego, co Tahal zrobił, ale również przemierzenie, rozliczenie i okres oczekiwania, bo ponieważ na to też były dwa przetargi. Ten przetarg, który dzisiaj, w wyniku którego podpisujemy dzisiaj umowę, to jest drugim przetargiem, bo pierwszy został unieważniony, bo znacznie przekraczał środki zabezpieczone na to zadanie, więc dzisiaj czuję wielką ulgę. Zmiana wykonawcy zwiększyła koszty inwestycji. Trzeba było znaleźć dodatkowe 20 milionów złotych. Z pomocą przyszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który zwiększył pożyczkę z 70 do 90 milionów. Podpisana w Pobiedziskach umowa dotyczy budowy 22 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych w 11 miejscowościach gminy Pobiedziska, między innymi w Biskupicach, Jerzykowie, Wrączynie, Tucznie, Stęszewku i w samych Pobiedziskach. Wykonawcą prac jest spółka z Róg z Poznania. Będziemy wykonywać sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Biorąc pod uwagę głębokości i stan skomplikowania inwestycji, którą będziemy prowadzili, mieszkańcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami w dojeździe do posesji czy przejazdu przez poszczególne drogi. Biorąc pod uwagę standard, jaki zostawimy po wykonaniu prac, o to mieszkańcy nie muszą się obawiać, bo poza wykonaną siecią kanalizacji otrzymają również poprawiony stan nawierzchni dróg. Burmistrz Pobiedzisk wierzy, że po podpisaniu tej umowy skończą się problemy związane z budową kanalizacji. Ta firma, która wygrała, to jest tutaj nasza miejscowa, dobra firma poznańska, sprawdzona zresztą w samych Pobiedziskach, realizuje Puszczę Zielonkę 2 i robi to bezproblemowo, bezkonfliktowo, z mieszkańcami się dogaduje, nie ma problemów. Kontrakt opiewa na 36 milionów złotych, a jego realizacja ma się zakończyć jesienią 2015 roku. Już wiosną ma ruszyć nowa przepompownia w oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach.